Dobra, mniejsze z tym. Idziemy dalej, czyli atakujemy Niemcy, mamy już koniec zawieszenia broni. O ile się nie mylę. Tak, nie ma zawieszenia broni, dobra. Czyli święta wojna o Anhalt. Cesarz Krzysztof w tej chwili podróżuje. To będzie dobry moment, być może tu będzie zaskoczony tym naszym atakiem. Duże ryzyko, ponieważ Rzesza niemiecko-angielska jest dużo potężniejsza na papierze. Ale ostatnio nasz cesarz ich pokonał i to z łatwością. To więc święta wojna o Anhalt, tak, bieg, górny bieg rzeki Łaby. I mamy tutaj cały czas w tych trzech prowincjach Słowian, których chcemy uwolnić. Czyli wojna o Anhalt. Dobra. Okej. Wezwać chorągwie. Wezwać zakony rycerskie. Dwa. Za darmo. O, i trzy. A nie, tylko jeden. A, tylko jeden. A dobrze. Zakon kołowrotu oczywiście. Najpotężniejszy. Jak słyszę muzykę, to nie problem ze słuchawkami, tylko z mikro albo ustawienia gdzieś się zresetowały. Ale wy słyszycie mój głos z lewej strony też, tak? Czy tylko z prawej? Dobra. Stary słowiański fort Wołogoszczy. Znaleźliśmy i możemy go dokonać renowacji. Pewnie. Tak, to pasuje do nas. Słychać normalnie? Aha, to dziwna, nigdy nie miałem takiej sytuacji, bardzo dziwna sytuacja. To tak jakby wejście do słuchawek, do mikrofonu było problematyczne. Ale nie, bo wtedy muzyki bym nie słyszał. Dobra, okej, już nie będę gadał na ten temat, bo to nie jest ciekawe. O! Okej, tego się obawiałem. Mamy masywny bunt katolików w Sorbii. Czyli dołączymy do tej wojny także. Pomożemy naszemu synowi pokonać tych buntowników. Okej, chyba musimy pomóc już teraz. Jakie nasz syn ma wojska? Ma 6000 technicznie. Ma też sojusz z królem Nadwiśla, naszym wnukiem. Kiedy wielka wojna o ziemie ruskie? Nie interesują mnie te rejony za bardzo, tak szczerze mówiąc. Nie chcę iść dalej na stepy. Tak naprawdę kontrolujemy większość Rusi. Tylko Biarmia nam została. My chcemy skupić się na morzach i raczej kierunku zachodnim. Okej, mamy pojawienie się Niemców. W sumie zakon rycerski, rycerzy kołowrotu, można by wysłać do stłumienia tych buntowników chyba. Niech dowodzi tu... Aha. Wielki mistrz rycerzy kołowrotu w sumie pasuje. Okej, ma wielka niemiecka armia tutaj. Okej, świetnie zlikwidowaliśmy przemytników. Okej, nasz syn sobie poradzi z tym buntem, z tego co widzę. Czyli nie ma takiej potrzeby, skonsolidujmy naszą armię. I zaatakujemy. Dlaczego tak długo zbieramy siły? To jest pytanie. Dobra, ten bunt się zakończył. Dlaczego tak długo siły zbieramy? Jakoś dłużej niż zwykle. Dlaczego tak długo się, kurde, zbierają te siły? Czy mam jakieś linki do zapisów archiwalnych moich serii? Nie, nie wiem. Jak nie znajdziesz Googlami, to nie wiem. Okej, kolejna córka osiągnęła pełnoletność. A, mogłaby być drugą żoną
Kagana. A, możemy mieć sojusz z tym. A, to są wasale Juhanatu. No, poczekamy z tym mariażem. Okej, mamy jakiegoś najemnika, uczonego najemnika, którego moglibyśmy wynająć teoretycznie. Ale to po wojnie dopiero. Okej, to dziwne, nie wiem dlaczego... dużo wolniej zbieram te siły niż poprzednio. Nie mam pojęcia dlaczego. Tak, i Niemcy nam zdobywają zamki w tym czasie. Andrzej osiąga pełnoletność, czyli ten nowy król Sorbii. Świetnie. Tu coś podsłuchujemy, to nas nie interesuje chyba za bardzo. Skupiamy się na tej wojnie jak najszybciej, jak tylko zbierzemy nasze kurde siły. Nie wiem, co jest grane, dlaczego tak wolno to trwa. Umiera... Okej, okay, rywal. Pisek na dworze. Ktoś chce zamordować naszego cesarza. Okej, okay, to nie jest dobre. Kurde, straciliśmy już masę terytorium, bo tak wolno zbieramy nasze wojska. Mamy minus 7% warscore'u w tej chwili. Król Laponii żąda artefaktu, nie? Dobra, czy w końcu zbierzemy te siły? Okej, okay, w końcu się udało. Dobra, bić Niemca. Ruszać na Niemca, zgnieść Niemca. Technicznie oni będą się tu bronić. Kończy im się zaopatrzenie, co jest dobre. Lepiej by było zaatakować z drugiej strony. Czyli... A, nie mogę się już cofnąć, okej. Okay. Dobra. Czyli bitwa będzie tu. Gdybym był w stanie zaatakować tutaj, byłoby dobrze, ale oni przybędą tu szybciej niestety. Ale trudno się mówi. O kurde, ich jest dużo więcej. Możemy przegrać. Nie przez rzekę? To nie problem, bo nasz władca ma cechę. Jeśli się nie mylę, to... Okej, to nie jest do końca optymalne. Ale zobaczymy. Nasz władca sobie radził. Okej, ma miażdżącą przewagę taktyczną. Mają dobrego dowódcę także, ale nie równa się z naszym cesarzem. Tylko za chwilę będą mieli miażdżącą przewagę. Tak, patrzcie ile oni mają wojsk. Mają ponad 100 tysięcy. Czyli będziemy musieli się wycofać chyba. To chyba nie będzie bitwa, którą wygramy. Nie. Tak, 100 tysięcy ich jest. No mają trzykrotną przewagę liczebną. Nie, musimy wycofać się i zaatakować w bardziej sprzyjających okolicznościach. Pytanie, czy zdążymy się wycofać? Czy może to będzie porażka? Okej, na razie nie mogę się wycofać. Gdzieś tu się pokazuje kiedyś jakiś kurde... O, teraz. Nasze straty nie będą chyba wielkie, ale... O, syn zmarł. Książę Kamil. Zmarł. Książę Finlandii. Książę Bartolomeusz, książę wschodniej Frankonii go zabił. Czy nasz władca będzie się mścił na nim? Tak. Oj, straciliśmy chyba... Okej, straty były dość duże. Wśród ludzi. Okej, straciliśmy 5 tysięcy, oni 16 tysięcy, czyli to nie jest złe, ale straciliśmy warscore oczywiście. Co nie jest dobre. Co się wydarzyło? Jak do kogo Finlandia trafiła? Do Nadwiśla? Okej, okay, ciekawe. Okej, okay, ten umiera. No,
brać nasze wojska i kontratak, tylko tym razem w sprzyjających okolicznościach. W tej prowincji byłoby idealne miejsce do ataku. Tylko to jak oni będą nam uciekać w tej chwili niestety. I nie mogę wezwać Mongołów, bo to jest święta wojna. Nie mogę wezwać Iłhanatu. Dobra, zobaczmy czy... Tak. Nasz władca nie jest aż takim bogiem wojny, żeby sobie dać radę. Wezwanie do wojny od Iłhanatu. Okej. Okay. Pochowamy sojuszu. Za bardzo nie możemy zareagować. I teraz tak, kluczowe będzie zaatakowanie w dobrym miejscu. Na naszym terytorium, tak żeby to była bitwa defensywna. To nie jest do końca rewelacyjne. To jest dobre. Okej, okay, tu mamy fort. Czyli zaatakujemy tu. To powinno być idealne miejsce na stoczenie bitwy. Może tu? Tu jest lepsze. Pod tą świątynią słowiańską. Wydaje mi się, że tu będzie lepsze. Tak, przekroczenie rzeki, bronimy się w lesie, defensywne budynki. Okej, dawaj. Tu dokonamy rzezi tych Niemców. Miejmy nadzieję. Okej, okay. Bitwa tutaj. Być może nawet zdołamy wyciąć w pień ich i będą na ratę przychodzić, ale zobaczymy. Dobra. To wygląda dużo, dużo lepiej. Czy co? Najemników weźmiemy. Możemy kilka kompanii najemników. Wydaje mi się, że pikinierów chcemy. Weźmy dwie bandy najemnych pikinierów. I niech dołączą do tej bitwy. Okej, to wygląda dobrze, ale dosyłają tu... Tak, wciąż mają masywne siły. Przeciwnicy cały czas je tu dosyłają aktywnie. Co nie jest rewelacyjne. Chyba to wygramy, ale tu wciąż kolejne 23 tysiące przybywa z północy. Czy to wygramy? Ich przewaga liczebna topnieje w zastraszająco szybkim tempie. Nie kierują tu posiłków, czyli uznali chyba, że ta armia króla Spoleto nie przybywa z odsieczą. Król Spoleto chyba uznał, że ta bitwa jest przegrana. Okej, siły za chwilę się wyrównają, zabiliśmy ich dowódcę, to jest chyba koniec. Okej, jest nowy dowódca, całkiem dobry, ale mamy wyrównane liczebnie. Taktycznie jednak przewaga po naszej stronie cały czas. Tłuczemy się z nimi w tych lasach. Okej, okay, dosyłają jednak posiłki. A, król z pole to przybywa. O kurde, to będzie zacięte jak cholera. To będzie strasznie zacięta bitwa. To jakościowo mogą być dość dobre siły. Z pole to jest cywilizacyjnie bardzo rozwinięte. Tu jest bardzo wysoki development ogólnie. Okej, okay, przybyły wojska z Poleto i to nie wygląda dobrze już teraz, no cholera. Znowu mają przewagę liczebną, kurde. Ale nawet jeżeli przegramy tą bitwę, to straty im zadaliśmy większe, ale kurde, musimy wygrać, cholera, tą bitwę. Czy to jest do wygrania? O, kolejne 7000... O nie! Kurde, niekończące się hordy. To też w dużej mierze dlatego, że to jest święta wojna, a nie normalna. Ale to był jedyny sposób, żeby on cały Anhalt zawalczyć. Nasz władca został ranny. Został zraniony. Nie, to nie jest do wygrania. No okej, to będzie przegrana wojna. Chyba trzeba biały pokój wziąć. Chyba nawet nie będziemy mogli białego. Dobra, trzeba się wycofać.
Może jeszcze trzecia bitwa do 3 razy sztuka być może? Cofajmy się, miejmy nadzieję, że naszego króla... naszemu cesarzowi opatrzą rany. I zobaczymy, czy to będzie do wygrania, ale stracimy dużo warscora. O, nasz władca umiera! O cholera, muszę... szybko trzeba opatrzyć jego rany. Ale patrzcie, straciliśmy 8,5 tysiąca ludzi, a oni 50 tysięcy zabitych. 50 tysięcy zabitych. Czyli to była świetna robota naszego cesarza. Tak, stawił na nich zasadzkę, ale... jeszcze jedna taka bitwa i powinniśmy wygrać tak naprawdę, bo my dużo nie straciliśmy. Oni stracili połowę praktycznie. Czyli jeszcze jedna taka bitwa i powinno być ok, tylko naszego cesarza trzeba... czy mamy medyka? O, czy mamy medyka? O kurde, nie mamy medyka. O, cholera. Ok, nie mogę szukać medyka. Dytryk Lubicz, weź jakiś bandaż zapodaj. Medyk chyba padł w czasie tej bitwy w sumie. Szukaj też nowego medyka. Dobra, ruszamy dalej. Cesarz musi dowodzić. To jest jedyny dowódca, który może to osiągnąć. Tak naprawdę. Może tutaj zaatakujemy w Hobolinie. O, został obalony chyba Wołch. Tak, mamy króla Piskle z rodu Doliwa, który jest Polakiem. To interesujące, bo polska kultura jest ograniczona jedynie do Śląska tutaj tak naprawdę. Dolnego Śląska konkretnie. Tak, to jest zasięg polskiej kultury, czyli ciekawe, że tutaj skończył. I tak, czołowy Wołch jest jego wasalem niestety. No ale nie mogę tutaj za bardzo nic zrobić. Nie mam uzasadnienia, żeby mu odebrać tytuł. Okej, czyli potrzebujemy nowego nadwornego kapłana. Okej, niech ona to będzie, czemu nie? Okej, tylko trzeba naszego cesarza opatrzyć mu rany, bo on może się wykrwawić w każdej chwili. Tak, krew mu tu cieknie, a on prowadzi legiony do boju kolejnego. Okej, chcemy najlepszego, kurde, człowieka. Okej, on będzie najlepszy, ślepy, ale... jest niby najlepszy, czyli bierzemy go. Okej, będzie kolejna bitwa. Cesarz cały czas ranny, niestety. Ale dowodzi. I mamy bitwę pod Hobolinem. Pod Hevelią. Okej, przewaga taktyczna po naszej stronie, miażdżąca po raz kolejny. Zobaczymy, jak tym razem to się potoczy. Czy odwrócimy losy tej wojny? Na razie zadajemy im bardzo dobre straty, ponosimy minimalne, dosyłają posiłki jednak. Ale patrzcie, mają mniej tego. Wcześniej nasz cesarz toczył boje z ponad 100-tysięczną armią. W tej chwili już nie mają tyle, bo kilkadziesiąt ludzi im wyrżnęliśmy. Okej, to wygląda idealnie. Okej, wygramy to. Jeżeli cesarz nie umrze, to powinniśmy wygrać. Bitwa wygrana. Jakie będą straty wroga, to jest pytanie. Tracimy tylko 2000 ludzi straciliśmy, oni 33. Wciąż jednak mają dużo, ale... znaczy dużo, 36 tysięcy, czyli technicznie na papierze mamy większą armię niż wróg w tej chwili. Już nie mają przewagi liczebnej. Dobra, czyli co robimy teraz? Dzielimy tą armię na mniejsze i musimy
odzyskać te zamki, a także rozpocząć oblężenia tutaj, ale to zostawimy chyba specjalnej oblężniczej mniejszej armii. Czyli dajemy tu nasze trybusze, a także nieco pospolitego ruszenia i z jednego jakiegoś rycerza albo dwóch. A reszta naszej armii musi odzyskać zaopatrzenie. Tu chcemy specjalistę od oblężeń. Obrońca Arkony powinien to mieć. Tylko nie wiem, czy mamy obrońcę Arkony. No, chyba nie ma. Dobra, zrekrutuj tego Wacława Zamojskiego. Dobra, i zacznij odzyskiwać te prowincje. Tu podzielimy naszą armię na mniejsze, tak żeby odzyskać zaopatrzenie. I tu mamy limit 8000, czyli musiałbym to dość mocno podzielić. Dobra, zgnieć to. A to rozproszymy tutaj po okolicy, żeby uzupełnić odrobinę zaopatrzenie. Poprzednią bitwę zabiłem, bo zabito słabego dowódcę Niemców i wszedł ten nowy z... A, tak, możliwe. Okej, oni wciąż są technicznie niebezpieczni, ale... Jeden z naszych więźniów uciekł, okej. Okej, ja tu wciąż trochę nie ufam temu. Ja chyba wyślę tu posiłki na wszelki wypadek, żeby nasz cesarz... Kurde, czy ja dogonię tych uciekających? Dobra, nie będę ryzykował. Skonsolidujemy armię, tak, to jest wciąż troszkę niebezpieczne siły wroga. Tak, więc nawet pomimo tego, że nie mamy zaopatrzenia, to będziemy stacjonować w tym rejonie. Ostatnie, co byśmy chcieli, to... Kolejna porażka w bitwie. Bardzo szybko odzyskujemy te grody, doskonale. I na północy będziemy mogli stoczyć za chwilę kolejną bitwę. Dobra, rozpocznij oblężenie tego, przygotujmy armię do kolejnego starcia. W sumie zróbmy już coś takiego. Tak, dorwiemy ten 1000, potem pójdziemy za ciosem, zaatakujemy po raz kolejny. A, tylko czy nas cesarz będzie dowodził? Chyba tak, pierwszy tu dotrze, doskonale. Świetnie, wytniemy ich nieco więcej. Nie dosyłają posiłków, to dobrze. Świetnie, wycięliśmy w pień. To około 1000 wroga. I teraz tu dobrze by było zaatakować. Tak, tu możemy zainicjować kolejną bitwę, w której powinniśmy wyrządzić im olbrzymie straty. Czyli zróbmy coś takiego. Okej, to wygląda miejsce na kolejną rzeź. Odzyskujemy to, doskonale rozpocząć oblężenie Magdeburga. Okej, już wysyłają liczne posiłki. Nasze posiłki są troszkę daleko cały czas. A, czy dotrą na miejsce na czas posiłki? Znowu ten dowódca. To chyba ten sam Anglosakson. Okej, posiłki dotarły na czas. Mamy przewagę liczebną i taktyczną. Powinniśmy wygrać. Rozpoczynamy oblężenia tu. Powinniśmy to wygrać. Czas uzupełnić zapasy, ale nie zawsze jest taka opcja, bo trzeba iść za ciosem i pokonywać wroga. Nawet jeżeli się będzie miało zaopatrzenie w minusie. Być może po tej bitwie będziemy mieli czas do uzupełnienia zaopatrzenia. Okej, ich armia stopniała, mają 20 tysięcy około. I tu straciliśmy 2 tysiące, oni 25 tysięcy, czyli świetny rezultat. Kamuflaż, dzięki za przedłużenie słowa, 54 miesiące. Wielkie dzięki.
Dobra, teraz możemy spróbować uzupełnić zaopatrzenie, tylko tak, ja musiałbym strasznie podzielić tą armię. To jest zawsze odrobinę niebezpieczne. W sumie trzymajmy się tej strony łaby. Okej, okay, oni się wycofują dość głęboko. Czyli będziemy mieli chyba odrobinę więcej czasu. Podziel to delikatnie. Okej, okay, zabity strażnik i... Okej, okay, to bez znaczenia. Ktoś został porwany, ale to jakaś pomniejsza, mało znacząca postać. Podziel to jeszcze raz. Idź do tej prowincji. Podziel to. Idź do tej prowincji. Podziel to. Idź tu. Podziel to. Idź tu. Okej, okay, czy uzupełniamy zaopatrzenie w tej chwili? Powinni uzupełniać zaopatrzenie. Okej, okay, nasz cesarz technicznie cały czas umiera. Okej, okay, dajmy tu innego dowódcę. Niech cesarz nie dowodzi przez jakiś czas. Kurde, ta rana powinna być ogarnięta już dawno. Nie wiem, co jest grane. Król Rościsław zmienił kulturę. Król Nowogrodu. Na ruską. O, to ciekawe. Nasz krewniak oczywiście, który jest geniuszem. Magdeburg zdobyty, świetnie, 58% war score'u. Weźmy Dessau w tej chwili. Albo Halberstadt nawet, bo tutaj wojska mamy odrobinę bliżej. Tylko tak, jedno co mnie niepokoi, to mgła wojny. Niemcy mogą zaatakować... Tak, mogą tutaj zaatakować dość szybko. I możemy nie mieć czasu na reakcję, tak więc tą armię skierujmy tu, tą skierujmy tu. Troszkę bliżej frontu, żebyśmy byli po prostu... Czy przewiduje Bitterland Walls w najbliższym czasie? Nie wiem, czy w najbliższym, ale na pewno będzie jeszcze jeden sezon. Rościsław ma starą religię. Tak, tylko ja chyba niewiele mogę na to poradzić. A, w sumie duże szanse, że się nawróci. Okej, okay, co się dzieje poza tym? Okej, okay, mamy ten Iłchanat. O, to jest wojna celem obalenia tego Kagana. Okej, okay, to niedobre, bo wtedy stracimy sojusz. Czyli chcielibyśmy mu pomóc, ale w tej chwili za bardzo nie możemy. O, ale Złota Orda walczy po... też po jego stronie. Czyli tu liczę na to, że on się wybroni, ale zobaczymy. U Majadzi, jak tam sytuacja... O kurde, wygrywają w tej... Wow, wygrywają w tej wojnie domowej. Przegrywają jednak... Bunt katolickich chłopów. Okej, nawrócił się, świetnie. Świetnie, uzupełniamy zaopatrzenie. Doskonale. Informacja na temat... To nas nie interesuje. Kolejny zakon rycerski powołany. A znowu neosłowiańska kompania po prostu utworzona przez, przez króla Mucisława z Białej Rusi. I identyczny herb. Okej, okay, dobra, Dessau. Jeszcze jeden, zdobywamy Dessau i podbijamy Anhalt. Wiele na to wskazuje. Nasz cesarz ranny cały czas, kurde. Dlaczego medyk nie wykonuje roboty?
Też pytanie, czy ta klęska, którą zadaliśmy Niemcom, czy nie wywoła jakiejś wojny domowej? To było dobre. Ale wygląda na to, że nie. Nie widzi, medyk nie widzi problemu, tak. I wygrywamy! Zdobywamy nawet piękny wałek do ciasta. Okej. Podczas oblężenia, dobra. Czyli podbijamy kolejne terytorium. Ale było ciężej. I gdyby nie geniusz tutaj strategiczny i taktyczny naszego cesarza... Okej, to oni by nas zmierzyli tak naprawdę. Okej, okay, pełno bogactwa najwyraźniej. I jak je wykorzystamy? W poezję, w ogrody, odkrycia. Albo inne plany. Weźmy odkrycie. Już się na tym koncentrujemy w tej chwili technicznie. Okej, okay, dobra, kolejne spore terytorium podbite, doskonale. Wojna wygrana. Okej. Okay. To teraz tak, zobaczmy jak wygląda sytuacja, co tu podbiliśmy, wszystko kontrolujemy bezpośrednio. A, tylko trzeba komuś przekazać te ziemię ogólnie. Jak to wpływa na sukcesję, bo na pewno jakoś wpływa? A nie! Okej, okay, czyli to technicznie nie jest dla nikogo przewidziane. Okej, okay, nie mam za bardzo synów nowych, których mógłbym to przekazać. Okej, okay, wiem co mogę zrobić. Ja mogę przekazać naszemu... temu Józef... A nie, bo tego, ten Józef nie jest na moim dworze, nie? Ja nie mogę mu, kurde, dać prowincji. To jest problem. Pytanie, czy ja nie klikałem disinherit przypadkiem? Okej, okay, nie mogę... Okej, okay, on jest dowódcą kompanii najemników, czyli nie mogę... O, jego córka jest hrabiną Sandomierza. Okej. Okay. Czyli tu musimy jakiegoś nowego wasala zrobić chyba. Dobra, ale co robi Rada w tej chwili? Chcemy umacniać kontrolę przede wszystkim nad nowo podbitym terytorium. Nawracamy terytorium cały czas tam. 5 miesięcy zostało. Integrujemy tytuł. Okej. Okay. Dobra. Frakcja rozwiązana, świetnie. Okej, okay, pytanie, czy wysyłamy jakieś wojska na pomoc naszemu sojusznikowi? Chyba tak. Ale tylko drużynę. Tylko cesarską drużynę. Ale ta drużyna się tak powoli zbiera. Wydaje mi się, że dlatego, że ona stacjonuje, kurde, w Finlandii, to może być problem. Okej, okay, chociaż nie jest aż tak źle. Tam nasz syn w Sorbii chyba się ładnie tu urządził, tak, po stłumieniu tego buntu. Powinno być chyba okej. Okay. Inspiracja, regalia. Czy mamy dobre regalia? Nie, to nie są rewelacyjne regalia. Rozpadną się za 22 lat. Wiecie co? Zasponsorujemy to. Niejaka Dobroniga. Wykuje nam nowe, wytworzy nam nowe regalia. Kolejna inspiracja. O, alchemik chce wyleczyć wszystkie choroby. Czemu nie? Zobaczmy, co ten alchemik nam wytworzy. Okej. Okay. Cesarz nie będzie osobiście wyruszał na tą wyprawę, bo jest kurde ranny i... Tak, jest ranny jednak, jakby nie patrzeć. Czyli książę Lex Helgolandu ruszy do
O, powiedzmy tu. Gdzie są armie buntowników? Okej. Okay. Azerbejdżan. Trochę daleko. A, dobra. Skierujmy się jakoś do Gruzji na początek. O, drogą morską najwyraźniej szybciej będzie. Poważnie? Okej. Okay. Okej, okay, nawróciliśmy nową prowincję, czyli nad tym musimy pracować cały czas, bo inaczej będziemy mieli bunty. Dobra, czyli nawróćmy te ziemie, które tutaj odzyskaliśmy, podbiliśmy Magdeburg. Niech to będzie w tej chwili. Siostra Rycheza zmarła, troszkę dużo stresu. Okej, okay, co do regaliów, czy chcemy motto? Czemu nie? Mam właśnie pytanie, ile nam brakuje do kolejnego perka dynastycznego jeszcze trochę? Stres zabije cesarza? No, zobaczymy. Może być. W tej chwili niewiele brakuje, żeby go zabić. Nie wiem, dlaczego rana nie została ogarnięta. Mamy medyka ogólnie. Wezwanie do kolejnej wojny. Kolejny bunt. Kurde, to nie wygląda dobrze. Powstanie Gruzinów. Akurat tam kieruje się nasza cesarska elitarna armia. Gdzie ona jest? Okej, okay, kurde, to jest problem, że... Czy tu pokazuje armię? A. O, kurde, został obalony, cholera. Kurde. Okej, okay. Rycerze Kołowrotu chcą kolejne miasto, czemu nie? Zapłacą nam dużo przy tym, tak więc czemu nie? I zobaczymy, jak sytuacja wygląda, bo chyba nie mamy sojuszu z Iłhanatem już. Nie. Okej, okay, czyli... Dlaczego biorę udział w tej wojnie? Dobra, nie bierzemy udziału w tej wojnie. Gdzie jest ta armia? Okej, okay, nie mogę rozwiązać. Dobra, wylądujmy tu. Okej, okay, czyli kim jest... Jak to wygląda sytuacja? O, i okej, okay, tengryzm. Czyli zmiana religii, mamy tengrystę w tej chwili. Na tronie Iłhanatu. Okej, okay, to się rozpadnie. Okej, okay, dobra, to się to... Okej. Okay, to się rozpadnie, nie będę nowego sojuszu zawiązywał. Imperium Iłhanatu. Prawdopodobnie upadnie. A, Piskla, kurde, król Piskla kijów odebrał kapłanowi. Mamy jakieś regalia z podbojów? Nie, nie mam. Nie, to był buzdygan. To jest buzdygan. Ale na żywatce używa młota. Tak czy inaczej. W sumie, okej, okay, mamy troszkę dużo artefaktów. Przekażemy niektóre naszym synom. Andrzej może otrzymać ten buzdygan, na przykład. Tak, dokładnie. Tak, bo nie potrzebujemy dwóch. Sprzedać tego i tak nie możemy. A to wzmocni troszkę jego autorytet w Sorbii. Okej, okay, docieramy na miejsce, możemy to rozwiązać. Nowa kuźnia potrzebna dla Dobroniegi, świetnie, czemu nie? Dziecko mojej dynastii. Krzesław Rani. Inteligentny. Kto jest jego ojcem? A, nie wiadomo, z nieprawego łoża. Wiecie co? Jego osadzimy, bo mamy zbyt duże terytorium. Ale i tak cztery prowincje. Tak ja bym jego tutaj osadził, ale...
zaproszenie na wielki ślub. Teoretycznie okazja do zredukowania stresu, tak więc zróbmy to. Potrzebujemy nowego mistrza karawany, niech to będzie Ingrid. Jak daleko ruszamy? O kurde, tu? Dobra, dawaj. Zredukować stres. Bariera językowa. Władca próbuje się dogadać z serbo-użyczonami. Inspiracja zrealizowana! Okej, okay, alchemik nam wytworzył coś. Lekarstwo, które leczy wszystkie przypadłości i choroby najwyraźniej. Które znajduje się w złotym pudełku doskonałej jakości. Okej, okay, pomalowane symbolami połapskiej kultury. O! Okej, to daje niezły bonus do zdrowia, tak więc nasz władca zacznie smarować się tym, co tam w środku jest w tej skrzynce. Zabierze to na podróż, bo jest ranny. Tak, ta jego rana się nie zagoiła. Tak więc zamiast tego powiedzmy. Czy to był dworski? To był dworski, okej. Okay. Okej, okay, będziemy tego używać na pewno. Tylko zamiast czego to będzie? To jest pytanie. To, okej, okay, doskonałe panaceum. To może wydłużyć życie naszemu władcy. Okej, okay, naszemu władcy serbo-użyczanki wpadły w oko. A konkretnie jakaś chłopka imieniem Ragelinda. Może stać się konkubiną. Władca już jest trochę stary. Ktoś żąda pojedynku. Ruszamy dalej. Redukujemy stres. Kapliczka. Zmówmy modlitwę. Planowałem kiedyś jakieś spotkanie z widzami? Nie. Nie. Dobra, jak sytuacja międzynarodowa, bo to nas głównie interesuje. Okej, okay, Umayyadzi obronili się przed... pokonali tą frakcję niepodległościową, ale przegrywają z katolikami. A to było ciekawe, gdyby ta frakcja wygrała, ale raczej to stłumią. Juhanat. O, patrzcie! Król Włoch zaatakował... wypowiedział świętą wojnę o Tunis. Czyli technicznie... to? A, tak. Hanat Barun. Złota Orda. O, przegrywają wojnę o relikwie. To ciekawe. Czagataj. Okej, przegrywają także i Mongołowie. Wojna domowa. Ten dziwny Hanat. Okej, to się rozpadnie chyba. Ciekawe. Okej, okay, ktoś znowu spiskuje na życie naszego władcy. O! Bandyci zaatakowali tutaj gdzieś w Alpach podczas tej podróży. I stało się jasne, że zostali wykupieni przez kogoś, żeby zamordować naszego cesarza i wszystko wskazuje na naszego wnuka Drosuka. Króla Nadwiśla. A kurde, co robimy z tym? To komplikuje sprawę, cholera. Nasz władca jest gniewny, zareaguje gniewnie chyba. Jak go okej, okay, jeżeli go spróbuję uwięzić... jest kurde regentem w tej podczas nieobecności cesarza. Nie mogę nic zrobić na razie, dopóki nasz cesarz nie wróci. Jest regentem.
Okej, okay, inspiracja zrealizowana. Mamy nowe regalia. Pytanie, chyba się nie różnią jakoś strasznie od tych starych. Renoma 2%. Tu jest utrata tyranii, co jest użyteczne. Opinia dynastyczna plus 6. Większość naszych wasali to są przedstawiciele naszej religii. Jedno i drugie jest dobre. W sumie w tej chwili wolelibyśmy tego używać nawet. Potrzebujemy nowego dyplomaty. Niech to będzie... A. Czyżniech, książę Polon. Poczekajmy na powrót tego wielkiego ślubu. I wtedy zrobimy porządek z naszym wnukiem. I ten, który nie może się doczekać na śmierć dziada. Szalony naukowiec. Okej. Okay. Rozdaj punkt. A, faktycznie dostałem nowy punkt. Podzielona uwaga. Okej, okay, świetnie, to zwiększy limit domeny o plus 2. Wciąż mamy zbyt dużą domenę. Ja chyba temu wnukowi z nieprawego łoża... Chyba, kurde, przekażę... Bo jest ranem technicznie. Bankartem, ale ranem. Inteligentny. Przekażmy mu dwie prowincje tutaj. Możemy też go legitymizować, dawaj. I Magdeburg i Dessau na razie. Dzięki temu likwidujemy tą karę i prawie 100. Prawie 100 miesięcznie. Ślub. Okej, okay, co mamy tutaj? Okej, okay, ona strasznie denerwuje naszego władcę. Nasz władca jest gniewny. Niech się wyżyje na niej. To nas tak średnio interesuje ogólnie tutaj. Okej, okay, wow. Masywne redukcje stresu. Już tyle tego nie potrzebowaliśmy, ale dobra. Dyplomacja nas nie interesuje, bo to są innowiercy, nie są to nasi wasale, czyli... To nas tak naprawdę nie interesuje za bardzo. Okej, okay, to tyle. Wracamy, zrobić porządki. Kropna karczma. Znowu straciliśmy kogoś. Żerca z bramy nowy. I wracamy. Dobra, czyli pytanie, co robimy z naszym niewdzięcznym wnukiem, dewiantem, drosukiem. O, poślubił, ma nową żonę. Czy to nie jest zbyt bliskie pokrewieństwo? Zobaczmy, poślubił Branisławę, która jest córką Oldricha, a nie, to boczna linia, okej. Okay. Córką Oldricha, wnuczką tego z Egdafylki, okej. Okay. Okej, okay, co robimy z nim? To jest potężny wasal. Chyba najpotężniejszy. Ma też, kontroluje Finlandię, kontroluje tutaj prowincję. Eee,
Okej, okay, nie mogę go uwięzić. Punish criminal. Okej, okay, pojedynek. Okej, okay, dobra, robimy to. Robimy to. Nasz władca jest gniewny. I wiele osiągnął i nie chce, żeby ten tu podstępny dupek, jego wnuczek to zaprzepaścił. Pojedynek, tak. Wysłać... Tak, tego się nie spodziewał chyba Trosuk. Jego plan nie zadziałał i teraz będzie musiał stoczyć pojedynek z dziadem, cesarzem. Który jest ranny, ma 70 lat. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, okay, czego pokonamy, to jest pytanie. Drosuk jest dobry ogólnie, bo jest kurde, ma 30 lat. Okej, okay, to jest troszkę denerwujące, bo ja nie wiem... To jest inna mechanika niż te inne pojedynki. Weźmy opcję numer 2. Wyrównany cały czas. Weźmy opcję numer 2. Żwaca jest bliski wygranej. Unieś młot. Okej, okay, on nagle ma przewagę. Tak, to jest kompletny RNG. Weźmy to znowu. A, wygraliśmy! Wygraliśmy! Nasz władca wygrał i teraz spotka kara z tego spiskowca i zdrajcę, niewdzięcznego wnuka. Tak, zostanie zabity. O ile dobrze to przeczytałem. Tak czy nie? Okej, okay, jest ranny. Został zabity. Został zabity. Ścięty z rozkazu króla. Wkrótce po przegranym pojedynku. Tak, kompletnie tutaj obity jego młotem bojowym przez Prybigniewa II. Kat dokończył dzieła. Okej, okay, kto jest naszym następcą w tej chwili? To jest pytanie. O, jest nowy król Nadwiśla. Kto jest? Józef! Wrócił! Ten, który był kapitanem najemników i nie mogłem go, kurde, zaprosić na dwór. Okej, okay, czyli on jest nowym królem Nadwiśla. Kontroluje także księstwo Finlandii, okej. Okay. Okej, okay, czyli będziemy grali Józefem chyba, tak? Okej, okay, gramy Józefem. Ja... Tak, nasz cesarz niezbyt śledził jego losy tak naprawdę. To dobra postać? Okej, okay, dobry dowódca, przyzwoity, nie rewelacyjny. Cierpliwy sadysta, który lubi imprezować. Uzdolniony taktyk. Bystry, ładny, pewny siebie rycerz. Ciekawe, okej. Okay. Kompletna niespodzianka, tak. Okej, okay, ma już syna, 14-letniego Brusa. Okej, okay, to może być ciekawe. Okej, okay, czyli tutaj kwestia dość mocno rozwiązana i możemy też zrobić porządek w Finlandii. Czyli damy jednemu z naszych... A właśnie pytanie, co się stało z tym Savo? Czy ja to kontroluję cały czas? Tak, kontrolujemy to bezpośrednio. Okej, okay, czyli przekażemy jednemu z tych synów, który jest starszy. Sambor ma 20 lat, Szczepan ma 21, starszy. Czyli otrzymasz księstwo Savo z trzema prowincjami, a także tytuł króla Finlandii. I przekażemy tutaj brata jako wasala. Czyli odrobina porządku w, z tytułami. Ok, doskonale. Ok, czyli nie będziemy grali dewiantem. Tak, to ciekawe, że tak się potoczyło. Ciekawe życie miał ten Józef, bo ogólnie on był... Zaczynał chyba z tą prowincją, ale został jakoś pozbawiony ziemi. I potem stał się przywódcą kompanii najemników. Okej, okay, straciliśmy poziom oddania religijnego, to chyba dlatego, że zabiliśmy syna. A, i nie ma żony w tej chwili. To chyba nie ma znaczenia, sam może znajdzie sobie żonę.
Chyba duża wojna. Okej. Tak, to była dobra decyzja, żeby nie zawierać sojuszu, bo to się sypie. Złota Orda, jak sytuacja, walczy z Mongołami. Chagatai, okej, tu się nic nie dzieje. Ten Hanat bierze udział w tej wojnie po stronie Iłhanatu. Okej, ciekawe. Mojadzi opanowali sytuację. I okej, umocniamy dalej tutaj kontrolę na tych nowo podbitych ziemiach. Umocnijmy kontrolę temu naszemu wnukowi, żeby nie został obalony. Jak tam postępy naszej religii ogólnie wyglądają? Okej, dobra moi drodzy, to tyle na dziś. Wielkie dzięki za uwagę. Okej, cały czas ciekawie i ciekawie się też zrobi. Nasz cesarz jest OP. Jest OP, jakby nie patrzeć. Zobaczymy, co się, jak się dalej potoczy sytuacja, kiedy on umrze. Dużo mniej utalentowany następca. Józef, niespodzianka tutaj. Powrócił. Dobra, i zobaczymy, co potem. Tak, upadek Imperium Mongolskiego. Co się z tego wykształci? To jest pytanie. Dobra, tyle na dziś. Zapraszam jutro o 19 na Rimworld, a pojutrze na kontynuację CK3. Dobra.